Witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj druga część mojej torby porodowej, torby do szpitala. Tym razem opowiem Wam o rzeczach, które zabieram dla siebie na ten okres po porodzie, czyli w walizce. Wcześniej na kanale możecie już zobaczyć filmik z rzeczami, które są, które zabieram na ten czas samego porodu i przyjęcia w ogóle do szpitala. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Będę się tu posiłkować listą, którą mam. I pokażę Wam, co tu w tej mojej torbie się znajduje. Oczywiście jest torebka snacków, różnego rodzaju zdrowych i mniej zdrowych. No ale tutaj wiecie, jakby wszyscy mnie nastraszyli, że po porodzie strasznie chce się jeść, więc na to się właśnie przygotowałam. Oprócz tego ręcznik jednorazowy. Ja wybrałam ten marki Tami, podobno one są najmiększe, chociaż nie próbowałam, bo jest cały w folii. To też w sumie jest fajną opcją, że one są pakowane tak pojedynczo do kupienia w Rossmanie. Oprócz tego zabieram też ze sobą kilka saszetek Femaltikeru, czyli takiego czegoś do picia, co ewentualnie te problemy z laktacją może rozwiązać. Zobaczymy, na ile będzie mi to potrzebne, ale stwierdziłam, że zawsze lepiej mieć to niż nie mieć. Tu mam przygotowany pakiet wkładek laktacyjnych. Ja akurat wybrałam te z Medeli, które są takie grube i bardzo chłonne. Natomiast nie wzięłam też ich jakoś bardzo dużo, no bo z tego, co się orientuję, ta laktacja zaczyna się rozkręcać tam dopiero w drugiej albo trzeciej dobie po porodzie. Więc zakładam, że na początku nie będę potrzebowała tych wkładek w jakichś bardzo dużych ilościach. Oprócz tego coś, co poleciła mi w jednym ze swoich filmów Joanna Mróz bodajże, czyli położna, tudzież dula, która pracuje w szpitalu na Madalińskiego. To są tejpy, czyli takie taśmy do kinezjotapingu, które w ewentualnym problemie na przykład z rozejściem się mięśnia prostego brzucha gdzieś tam pomagają wrócić do formy. No i podobnoż w szpitalu, w którym ja planuję rodzić, jest fizjoterapeuta, który ewentualnie mógłby takie taśmy właśnie mi przykleić, więc sobie to zabieram. Oprócz tego tu gdzieś na dnie jest książka, którą zabieram do czytania, bo podobno będzie na to czas. Zobaczymy. Ale coś takiego lekkiego, przyjemnego w formie na tematy macierzyńskie właśnie ze sobą zabieram. Oprócz tego zdecydowałam się też, już trochę zdezelowane, bo w walizce trzymane, pudło podkładów poporodowych. Ja się akurat zdecydowałam na te marki Ginger Organic, ponieważ są to jedyne podkłady tak naprawdę niebielone chlorem, z bawełną, z odpowiednimi certyfikatami. Wydaje mi się, że na te pierwsze dni połogu zwłaszcza warto zadbać o produkty higieniczne naprawdę dobrej jakości. I właśnie dlatego postawiłam na te podkłady. Oprócz tego, jeżeli chodzi o podkłady, to zabieram też ze sobą kilka takich podkładów większych do przewijania. Do przewijania albo do położenia też pod siebie tam w szpitalu dla zachowania powiedzmy większej higieny osobistej. Ale też jest tu w mojej walizce przygotowany cały taki pakiet poporodowy, czyli na ten moment, kiedy tam po dwóch godzinach kangurowania mama może pójść sobie pod prysznic. I na tą okazję przygotowałam sobie taki cały pakiet, który po prostu biorę, to plus kosmetyczkę i mogę sobie pójść pod prysznic. I tutaj w tym pakiecie jest czysta, świeża koszula do karmienia, jeden podkład, majtki poporodowe, ręcznik. No i wydaje mi się, że to ma naprawdę duży sens, żeby sobie to po prostu przygotować i potem w tej torbie jakoś szczególnie nie grzebać, nie szukać. Oprócz tego mam tu jeszcze jeden ręcznik, taki membranowy, szybko schnący. Tak na wszelki wypadek to będzie taki mój ręcznik, powiedzmy, dodatkowy, awaryjny. Oprócz tego zabieram też ze sobą sztućce oraz wielorazową słomkę do picia oraz kubek termiczny. No z kubkiem termicznym wiele z Was mi polecało właśnie, żeby zabrać ze sobą do szpitala termiczny kubeczek na wypadek, gdybym nie zdążała wypić herbaty, kiedy jest jeszcze ciepła. Oprócz tego jest tu moja kosmetyczka, w której znajdują się na przykład zapasy majtek poporodowych. Znajduje się też taka pianka, którą Wy mi polecałyście, Ginexit. To jest taka pianka chłodząca i oczyszczająca do pielęgnacji tych wszystkich intymnych okolic i podobno po porodzie naprawdę się ona przydaje. Mam tu też takie kompresy na piersi Multimam, które też można sobie schłodzić. One są w składzie, mają różne takie aktywne składniki, które tam
pomagają tym piersiom się regenerować szybciej. Oprócz tego jakieś takie podstawowe środki higieniczne, jak pasta, płyn do płukania jamy ustnej, jeszcze jakieś pojedyncze próbki kremów, na wypadek gdybym miała ochotę bardziej o siebie zadbać. Wzięłam też ze sobą nakładki na sutki marki NUK. I wiem, że nie jest to rzecz, która jakoś bardzo wspiera w laktacji, więc jest to jakby rzecz, którą biorę tak na czarną godzinę, gdyby naprawdę z tą laktacją była jakaś drama, że tak powiem. Oprócz tego nie mam jeszcze spakowanego tutaj laktatora, natomiast zdecydowałam się na markę Medela, na ten model ręczny, z tego powodu, że trochę w ogóle instytucja laktatora mnie przeraża. I to oczywiście siedzi w mojej głowie, ale po prostu tak te elektryczne kojarzą mi się trochę z taką dojarką i wiem, że pewnie prędzej czy później ten elektryczny i tak mi się przyda i pewnie go kupię. Natomiast na te pierwsze chwile, kiedy wszystko będzie tak nowe i takie abstrakcyjne, jakoś mam taką potrzebę, żeby jednak był to laktator ręczny, a nie elektryczny. Zabieram ze sobą również muszle na sutki, które podobno bardzo się przydają w momencie, gdy gdzieś tam coś musi się wygoić i potrzebuje trochę przewiewu powietrza. I na tę okazję również mam tu gdzieś lanolinę, o tak, również marki Medela, w takiej małej pojemności do szpitala w sam raz. Jakieś, wiecie, pojedyncze szpatułki do uszu, pilniczek, szczoteczka do zębów, co jeszcze? Zobaczę, co tu jeszcze. Aha, no oczywiście takie rzeczy jak wszystkie kosmetyki do pielęgnacji twarzy, czy szampon do włosów. To są rzeczy, których jeszcze nie mam spakowanych, bo najprawdopodobniej wezmę po prostu te z łazienki, których aktualnie używam. Jeśli chodzi o rzeczy, których jeszcze tutaj nie spakowałam, ale zrobię to w najbliższym czasie, no to zabieram ze sobą również komputer i kabel do komputera, bo zakładam, że będę musiała być pod mailem, również w szpitalu. Zobaczymy, może nie, ale biorę na wszelki wypadek. Oprócz tego też słuchawki. No i jakaś rozpinana bluza dodatkowo, wełniany sweter również zabieram. Wiele z Was też mi poleciło, żeby zabrać swój własny spray do dezynfekcji. Nawet nie chodzi o ręce, ale też o jakieś takie powierzchnie płaskie. Więc to też się tutaj znajdzie w tej torbie. Zapas skarpetek, bo podobno po porodzie jest chłodno w stopy, więc to też muszę jeszcze do mojej torby dopakować. No i jakiś zestaw na wyjście ze szpitala. Nie wiem, jakie będzie to ubranie, w którym przyjadę i nie chcę zakładać, że na pewno wyjdę w tym, w czym przyjadę, więc taki zestaw tutaj pewnie też się pojawi, aczkolwiek jeszcze nie wiem, co to będą za ubrania. Oprócz tego zabieram też ze sobą staniki do karmienia, przed którymi się wzbraniałam. Bardzo długo myślałam, że do karmienia sprawdzą mi się spokojnie staniki, które już mam w swojej szafie, ale jednak ten rozmiar zmienił mi się na tyle i zmieni się jeszcze pewnie po porodzie, że takie staniki mam. Ja kupiłam gdzieś po prostu do jakiejś znajomej, przechwyciłam takie staniki bardziej sportowe, po prostu odpinane. I one na te pierwsze dni na pewno się sprawdzą, a potem jak już trochę ten rozmiar się ustabilizuje, to będę szukała czegoś takiego, powiedzmy, może bardziej wyjściowego na przykład. Oprócz tego mam tutaj też koszulę do karmienia marki Cool Mama. Ona jest taka sama jak ta szara, którą mam w tym pakiecie po porodzie. Jeszcze muszę tutaj dopakować jeszcze jedną koszulę. Bo ogólnie podobno w szpitalu im więcej tych koszul, tym lepiej, że jakby to pomaga tak trochę poczuć się świeżo, jakby luksusowo, powiedzmy, więc dlatego uważam, że tych koszul przyda się kilka. Mam też tutaj taki top do karmienia i zobaczymy, na ile będę z tego korzystać, ale też zabieram, tak na wszelki wypadek. No i jeśli chodzi o rzeczy dla mnie, tak jak się tu rozglądam, to wydaje mi się, że czy to wszystko. Także dajcie znać, co według Was jeszcze powinno się znaleźć tutaj w tej mamowej części. A ja zapraszam Was już niebawem na kolejną część o tej części walizki dla malucha. Do zobaczenia, na razie, pa.